cieszymy się z tego, że nie mieliśmy za dużo problemów w tym spotkaniu. No, początek pierwszego seta gospodarze zagrali dobrze i zasłużenie prowadzili, ale na szczęście nie doprowadziliśmy do dramatycznej, może powiedzmy, końcówki, tylko wcześniej wypracowaliśmy sobie przewagę, żeby wygrać tę pierwszą odsłonę i wtedy się gra już dużo łatwiej. Ciężko się gra takie spotkania, bo przeciwnicy tak naprawdę nie mają nic do stracenia. Grają u siebie, grają na własnej sali i bardzo często bardzo dużo ryzykują, czy to w zagrywce, czy to w ataku. Dlatego my cieszyliśmy się z tego, że pomimo tego pierwszego seta, gdzie przegrywaliśmy na początku, już większość spotkania kontrolowaliśmy. Z całym szacunkiem do Bydgoszczy, jednak Bełchatów jest zespołem z wyższej półki, stąd na Superpucharze był trochę inny wynik, ale my o tym zapomnieliśmy. Mam nadzieję, że lekcja została odrobiona. Naprawdę solidnie trenujemy, momentami to bardzo fajnie wygląda. No i później wychodzimy na boisko, staramy się to przełożyć i pokazać, jak ta praca owocuje, tak? No i mam nadzieję, że z meczu na mecz będziemy się rozkręcać. Wyszliśmy właśnie z bojowym nastawieniem, żeby jednak pokazać, że potrafimy grać w siatkówkę i lekko zaskoczyć Zaksa i na początku chyba się to udało. Ale później Zaksa chyba wrzuciła ten swój drugi bieg, już przyszła końcówka z pierwszego seta. Myślę, że to mogło nam troszkę podciąć skrzydła, bo na drugiego seta znowu wychodzimy troszkę ospali, jakby przestraszeni i dużo punktów nam ucieka na początku seta, bo nie cały set gonimy. No, a trzeci set to już mocna zagrywka Zaksy. No, ciężko było cokolwiek więcej zrobić. Myślę, że brakuje nam tej regularności w grze. To, co właśnie ma Kędzierzyn, wyczekuje, gra bardzo równo i w pewnym momencie przyspiesza. Możemy tylko wyciągać wnioski. Przed nami następny bardzo ciężki przeciwnik, Bełchatów, więc zbieramy doświadczenia i kolejny mecz myślę, że będzie już lepszy w naszym wykonaniu.